Jak widzieliście w tytule Spoiler Alert, my przyglądamy się postaci Acheron, pięciogwiazdkowej, która wychodzi niebawem. Także lecimy z tematem, w tle gra, jak wygląda jej gameplay, jak wygląda Acheron w naturalnym środowisku, czyli 21 marzec szykuje nam się bardzo duża aktualizacja, wersja Honkaia 2.1. Dostajemy dwa banery. Pierwszy z Acheron, drugi z Aventurinem. Acheron jest bardzo ciekawą postacią, bo jest to pięciogwiazdkowy main DPS w typie Quantum, ale obrażenia Elektro. To czyli jest tak, jakbyśmy połączyli Kawkę z Simi. Dlatego ta postać bardzo potrzebuje dużo prędkości. Widzicie po gameplayu też, jakie jej ataki są wykonywane, więc ona naprawdę, jeśli chodzi o szybkość, to potrzebuje bardzo dużo procentowo. Jeśli natomiast chodzi o jej team, to tak naprawdę niewiele potrzeba i osoby, które dopiero zaczynają przygodę z Honkajem, mogą się pokusić o jej warpowanie, bo naprawdę Wam się bardzo przyda. Mamy tutaj Black Swan. Black Swan nie każdy może być, kto dołączył teraz, ale w teamie, oczywiście tutaj Acheron jest main DPS-em. Mamy Acheron, Black Swan, Sampo Fuxan. Bądź Acheron, Pella, Bronia, Lucha. Bądź Acheron, Gwyn, Knifen, Sampo, Asta, Lynx. Te ostatnie zestawienie, podejrzewam, większość osób posiada, bo Lynx nawet dropi ze standardu, Astę ma każdy, Sampo również. Więc myślę, że ta ostatnia wersja dla Was będzie odpowiednia dla tych, którzy zaczęli, bądź ta przedostatnia, bo Pelę ma każdy. W przypadku tej walki Pela ma Eidolona 6. Bronia, no to już ewentualnie jak ktoś przegrał 50-50, no i Lucha trochę temu był. Więc dla osób, które zaczęły dopiero walkę, no to wersja ta ostatnia, tylko uwaga, ta wersja jest pod F2P. I teraz co z jej buildem? Otóż jej build jest bardzo prosty. Nie tak prosty jak Ruanmei, ale również prosty. Głównie tutaj skupiamy uwagę na crit damage na równi z crit rate, na atak procentowy i na speed. Speed praktycznie jako substat w każdym relikcie. Głowa na przykład. HP, crit damage na równi z crit rate, atak procentowy, speed. Body, crit damage na równi z crit rate. Substaty, crit damage na równi z crit rate, czyli tutaj to też musi być na wysokim poziomie. Atak procentowo, speed. Planar. Na tej kulce mamy lightning damage bonus, ale znowu potem mamy crit damage, crit rate, attack speed. I na Lingrop to samo, atak procentowy, crit damage, crit rate, atak procentowy, speed. Jak widzicie, te statystyki się tutaj powielają, więc ona jest bardzo łatwa do zbudowania. Tak mówię, nie tak prosta jak Ruanmei, ale też tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji i filozofii. Jeśli chodzi o relikty stricte, ten najnowszy, który wyszedł, Pionier, Diver and Dead Water, bądź Sizzling Thunder, ten, który dajemy Kawce, bądź Genius of Brilliant Stars. Zazwyczaj są tu cztery. Nie łączymy tych dwóch, czyli cztery, cztery ta jedna opcja, cztery ta druga, cztery ta trzecia. Jeśli chodzi o Planar Ornaments, no to tutaj albo Rutiland Arena, najlepszy dla Acheron, może być Salsotto, albo teraz ten najnowszy, który wyjdzie przy wersji 2.1, Izumogensei in Takama Divine Realm. Więc tutaj już zamiennie. Jeśli natomiast chodzi o Kona, Good Night and Sleep Well, best alternative, czyli najlepsza alternatywa, jaką można mieć, oprócz tego banerowego, który teraz wyjdzie, bądź dla wersji F2P, We Will Meet Again. Więc tutaj ta opcja, no, mamy spory wybór i tak de facto osoby, które zaczynają grać, mają szansę na bardzo fajne sobie zbudowanie pierwszego pięciogwiazdkowego DPS-a, który no naprawdę będzie jednym z głównych trzonów i na przykład sobie spokojnie da radę, jak mi się wydaje, w Pure Fiction. Tym bardziej, że to jest typ damage'a Quantum. Czego można chcieć więcej? Także ja zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko. Pa!